Cześć. Dzisiaj powiemy o wątkach, jak w praktyce wyglądają. Na przykład tutaj jest jakiś wątek, w którym jestem. Ten dyskusja o dyskantach w API. Jeśli tutaj pojawiają się nowe wiadomości, to widzę też je w zakładce Threads, bo to jest coś, na co jestem tak jakby... Jestem w tym wątku, więc powiadomienia tutaj w Threads się znajdują. O, one new reply. I pokazuje mi się. Dla przykładu drugiego, gdzie nie jestem. Tutaj jest na przykład, o której jest jutro spotkanie z klientem. Jeśli tutaj coś by się działo, na przykład widzimy, że teraz tutaj rośnie, ja nie dostaję żadnego powiadomienia, ponieważ mnie w tym wątku nie ma. I najprawdopodobniej jest to OK, ponieważ nie muszę być. Gdyby była taka sytuacja, że z jakiegoś powodu mam dołączyć do tego wątku, odpowiadając na coś, o właśnie, tak jak na przykład teraz dostałem nowe powiadomienie, od razu mi się w Threads pojawia, sprawdzam. I teraz na końcu tego wątku jestem już ja, więc gdybym teraz skoczył w inne miejsce. I teraz ktoś by coś napisał w tamtym wątku, to znowu się pojawi. Bo najprawdopodobniej muszę w tym uczestniczyć. Ale jeśli na przykład wątek ciągle by trwał, a ja już wiem, że na przykład to jest tak, a tak, odpisałem, sprawa z mojej strony jest załatwiona, mogę się z takiego wątku wypisać. Ten wątek jest tutaj. Ja sobie mogę... I tutaj jest miejsce, gdzie mogę na całym wątku zrobić unfollow thread. I teraz nawet mogę zobaczyć, że on zniknął mi. Już tutaj się nie pojawia, jest tylko dyskusja o dyskantach w API. I jeśli ktoś tam coś dopisuje do tego wątku, o, to akurat tutaj z prawej się to pojawia, bo mam go otwartego, ale już w threads się mi nie pojawia. Więc tutaj już ta dyskusja się nie pojawia. Mógłbym z powrotem tak jakby się zasubskrybować na ten wątek. A, ale po co na razie. Powiedzmy, że teraz zbliża się pora obiadowa. I dostaliśmy tutaj wiadomość. Co myślisz o tych dyskantach? Okej. Okay. Wiem, że teraz nie mam czasu w ogóle o tym myśleć, więc mogę sobie dać mark unread. I teraz tak jakby to znowu mi się pojawiło, że jest nieprzeczytane. I powiedział, jak wrócę, to chciałem do tego, no po prostu wrócić też do tej wiadomości. I od razu pokażę remind me about this. To jest coś, z czego bardzo często korzystam. I powiedzmy, że za godzinę chcę, żeby Slack mi o tym automatycznie przypomniał. Więc wychodzę na obiad, gdy już wróciłem, to trafiam w to samo miejsce. I teraz chciałbym jakoś to podsumować. I mówię, że podsumowanie to powiedzmy jakieś tutaj punkty. Jest taka opcja send also to kanał. To jest ten kanał, w którym jest ten wątek. Ja to po prostu chcę też wysłać na kanał, żeby wszyscy widzieli. I wysyłam. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Widać tak, że zostało odpowiedziane na do threadu dyskusja o dyskantach i jakaś po prostu ważniejsza informacja, podsumowanie. Teraz coś wyskoczyło na innym kanale. Ponieważ... Powiedz, Darek, co zrobiłeś. Twoje podsumowanie udostępniłem nie tylko na tym kanale, na którym to udostępniłeś, ale jest też opcja, żeby udostępnić to w innym kanale. Okej, okay, ta opcja nazywa się... Share message. Share message i wtedy w inny kanał. To dzięki.